Imię i nazwisko? Wiśniewski. Michał Wiśniewski. Wiek? 31 lat. Jaki jest twój zawód wyuczony? Żaden. A zawód wykonywany? Pani Gieniu, pani wie, gdzie są spodnie od Prady? Nie ma nic w koszu na pranie, czegoś takiego. Nie ma nic w prasowaniu, więc one muszą być. Pani Gieniu, wtedy są tylko dwa opakowania, wypuść tego meka. Który ja mówiłem, że założę spodnie? Nie spodnie, tylko buty. Bo to jest po prostu szczyt. Nie mam okularów. Który? No w ogóle, no okularów muszę. No tu stoją. W tych butach mam jeden. Ale inne masz spakowane, już nie masz żadnych tam. Te białe spodnie, takie dwie pary, nie wiem, gdzie są? Te jedne spodnie takie szerokie, to się zawsze wkłada, są... A nie, nie, myśmy i Michał i ja byłem aha, spodnie, to są tam włożone u nich w sypialni. Krawat zebrałeś, ten? Czy ty moje buty czerwono-czarne spakowałeś? Czerwono-czarne? Które to są czerwono-czarne? Z płomieniami? Tak nie chodziłem, nie. Te buty mam Magda czerwice, ja ich nie mam w domu. Aparat, dupa, kamera, ładowarka, paszport. Masz paszport, ty na wszystkie dostajesz. Nie. Dzwoń do Magdy czerwiec. Magda ma mój paszport i syna paszport. Bartek! Wszystko co na szyję masz? Na szybkę metalowy łańcuch. Krzyżyk? Słucham? Krzyżyk? Też jest. Prego. No to już, możemy wracać do domu. Ja zaraz przyjdę sobie. Koniec stycznia. Wiśniewski wyrusza na podbój Ameryki. Odtąd jemu i jego rodzinie kamery towarzyszyć będą już cały czas. Ten program nie jest programem muzycznym. My chcieliśmy się zmierzyć z fenomenem Michała Wiśniewskiego. Zrozumieć, dlaczego na jego koncerty przychodzi taka ilość ludzi, dlaczego sprzedaje tak ogromne ilości płyt. On sam sprzedaje więcej niż 10 topowych polskich wykonawców. Chcieliśmy zrozumieć ten fenomen, poznać, co kryje się za zjawiskiem Michał Wiśniewski. Słuchaj, zgodziłeś się, tak, na to wszystko? Tak. Poważnie? Zgodziłem się bardzo poważnie. No teraz żałuję. Może ale nie, może czekaj, odwołaj to wszystko. Nie, ale tak naprawdę... A tak naprawdę to nie żałuję. Powiem ci, że zaczynam się do tego delikatnie przyzwyczajać i nie jest to chyba tak straszne, jak sobie wszyscy naokoło wyobrażają. Ja jestem chyba jedynym za w tym domu, aha, w którym obecnie mieszkam. Oszaloniony lud. Na zdrowie. Na anginkę. Z tym śniegiem muszę cię tu zrobić zdjęcie, z tym lodem. Dobry. Czy ja nie wyglądam z tym aparatem jak jakiś mały Japończyk? A ja z tym lodem? Z lodem trochę to... mi zawiewa tu. Z tym lodem pach. Wyglądasz jak mandaryna. Żona Marta, tancerka i choreograf. Nasza kamera także i ją będzie obserwować przez najbliższe miesiące. Myślę, że przyzwyczajimy się po pewnym czasie do tego, że jest taki pan. Nie będziemy jakoś tak strasznie przeżywać tego, że biegają za nami kamery. Mogę wam powiedzieć, że macie strasznie zasrany job w sumie? Bo się nudzicie, chcecie drinka? Nie?
Nie da się żyć normalnie, tak jak się żyło, kiedy tabun operatorów, ludzi telewizji śledzi go na każdym kroku. Czy Michał to wytrzyma? To jest podstawowe pytanie. My wytrzymamy na pewno. Opony właśnie wymieniamy, bo przed chwilą dostałem dopiero. Ops. Dwa tygodnie ściągaliśmy z Niemiec. Tą jedną? Tak, także chwilę trzeba było zaczekać. Dobra. Znaczy ja kawę mógłbym od was otrzymać. Przepraszam bardzo, ale jestem po prostu pod wpływem. Asia! Kawa z cukrem, z podwójnym cukrem. Ameryka. Ja właśnie zawsze myślałem, że to, słuchajcie, jest Ameryka, ale to nie, nie jest Ameryka. Ja bym chciała je trochę później obciąć i może zmienić kolor, bo nie sądzę, że byłby fajny. To znaczy zmienić kolor? Znaczy zmienić, może być baleja. O, wiesz jaki kolor mi się podoba? Tak jak na tym obrazku. Pomyślimy nad tym, na czym zdejmiemy, dobra? Kiedy pierwszy raz usłyszałam o programie, zaczęłam też patrzeć na Michała pod tym kątem, bo nigdy tak go nie obserwowałam. I wtedy zaczęłam zdawać sobie sprawę z tego, że jego życie to jest tak naprawdę film. Jak to? Ja w pierścieniach jestem ten MC Dimps. Ja już będę rzadko opowiadać z garka, nie mam podobnych. O! W wannie? Później. Niżej. Dobra. O, włosy sobie tak poprawia, zmienia fryzury, opowiada niepotrzebne rzeczy, które później go bolą, kiedy w gazetach za dużo mówi o sobie. Oczywiście bardzo dobry jest jego samolot, czy to jest odrzutowiec, bo kiedyś mówiło się tylko o Porsche Marii Rodowicz, teraz przynajmniej jest jeszcze samolot Michała Wiśniewskiego. Michał Wiśniewski tak blisko jak nigdy wcześniej. Nie strać tej szansy. Weź udział w programie Jestem jaki jestem i zobacz Michała Wiśniewskiego na żywo. Wyślij SMS o treści studio pod numer 7922 lub zadzwoń 0700 980 680. Kasiu, właśnie gwiazda ma taką prośbę, co by jaka Krawcowa się znalazła, bo mam rozdarte spodnie i nie chciałbym, żeby... Tak, też muszę chodzić rozdarte. No ale jak ja tak będę wyglądał? Nie mogłeś założyć inne? Masz tylko jedne spodnie? No nie, ale to jest ten otucharz. Nasze kamery będą towarzyszyć Michałowi w pracy, to znaczy na estradzie, w garderobie, w studiu nagraniowym, na spotkaniach Michała z jego fanami, ale przede wszystkim myślę, że to będzie najciekawsze. Nasze kamery będą w jego domu, w którym mieszka ze swoją rodziną przez te 3 miesiące. I myślę, że ta prywatność będzie też ogromną siłą tego programu, bo ludzie będą mogli zobaczyć ten świat, który zwykle artysta skrywa przed wszystkimi. Już mnie z całej prywatności obdarto, w związku z czym umówmy się, że teraz pokażemy to tylko z bliska. Jeszcze mało tego, mam nadzieję, że dostanę szansę wypowiedzenia się na pewne tematy. Chciałbym Państwu pokazać, to są wycinki z ostatniego miesiąca. To jest moja prywatność, proszę Państwa. O. I to są również pieniądze, które Państwo zarobiliście, żeby była jasność, nie ja. Zamieszał, sprowokował i robi to bez przerwy. Jeszcze w dodatku mówi, że ma wszystkich w nosie. Że będzie robił to, co on chce. Zazdroszczę mu tego, naprawdę. Aczkolwiek nie mówię, że wszystko mi się podoba. Żebyśmy się nie dobrze zrozumieli. To nie jest jakby muzyka, którą ja mogę słuchać wciąż. Natomiast to nie jest muzyka, obok której ja mogę przejść, nie wiedząc, że ona istnieje. I nie patrząc na fenomen, jakim jest zespół, fenomen, jakim jest lider, charyzma i oryginalność, którą on prezentuje. Wiem, że on robi to z wielką pasją. Zakładając, że pasja idzie w parze ze sztuką, to można to nazwać sztuką.
Kwestia tylko tego, do jakiej grupy odbiorców trafia. Warto o nim zrobić film, żeby pokazać jego ludzką twarz, ponieważ media znają zupełnie inną twarz Michała Wiśniewskiego. Kostiumy, makijaż, kolorowe włosy i biżuterię. Takiego Wiśniewskiego znają wszyscy. Ten program pokaże go także, tak jak i tu, na wakacjach w Tajlandii, bez tego wszystkiego. Takiego, jakim jest naprawdę, ale zawsze ze swoimi ekscentrycznymi, czerwonymi włosami. Traficie w kamerę, to was zabije. Pierwsze spotkanie było specyficzne, bo to były dosyć ciężkie czasy, że fonografia się rozwijała w Polsce i zajechał młody człowiek pięknym BMW w garniturze. Miał, to jest na pewno, wszyscy to będą powtarzać, bo to była wtedy wielka anegdota, że dysponował kartami, wizytówkami, które były w formie kart kredytowych ze zdjęciem. Wszyscy sobie powtarzali, słuchajcie, przyjechał jakiś szaleniec, rozdaje wizytówki, które wyglądają jak karty kredytowe. No i wtedy wydał mi się pozerem. Kaśka! Kaśka! Może pani poprosić Kaśkę? Cześć! Piosenkę ci napisałem! Ci wielcy ludzie, im się udało wrzucić mnie w bagno, przygwoździć zdradą. Zaradło światła i czasu brakło, a wszystko to, w co tak wierzyłem, raz na zawsze się rozpadło. Robi to, co lubi, i chyba zdobył olbrzymią popularność, co denerwuje ludzi, którzy jakby, nie wiem, od zawsze na to pracowali, czyli chodzili do szkół jakichś tam teatralnych, muzycznych, całą swoją karierę pieli się po schodkach, a przyszedł nagle taki Michał Wiśniewski z domu dziecka, że tak powiem, w cudzysłowie, i nagle zrobił karierę i podbił cały rynek polski. Ludzie o wyrafinowanych gustach, no to ich trochę jest w ciągu, nadal jest jednak trochę obciachem. Michał Wiśniewski w naszym społeczeństwie chyba raczej pociąga kobiety, no i jeżeli panów, to chyba innej orientacji po prostu. Branża po prostu obraziła się na to, że ktoś tak inny od nas może odnieść jakiś sukces. Słusznie, dlatego że generalnie w zasadzie, jeżeli mogę powiedzieć, jak z doświadczenia i z tego, co znam z historii, to tylko ludzie inni odnoszą sukcesy, a nie ci tacy sami. Łamało mi się ten od tego. Mam więcej biżuterii od mojej żony. No chyba twoja żona nie ma w ogóle. Żeby była jasność. O, jeden jeszcze brakuje. Taki? Tak. Thank you very much. No dobra, to zjeżdżał. Więc możecie założyć taki filtr, żebym mógł papieroska na tym wygasić? Czy to by się strasznie stało? Nie ma takich rzeczy. Nie jestem facetem, który chodzi do pracy. O godzinie 10 wraca 18, tylko ja mam zupełnie inny job, w związku z czym ja robię swoje dobrze. A przynajmniej tak, jak ja chcę. Nie robiłem nigdy tego pod publiczność. Raczej, jak się okazuje, się to publiczności można w niej podobać. Ale no wybacz. Mojej żonie się nie podoba na przykład. No bo właśnie się różni to od tego standardowego schematu, który jest na co dzień, Boże. No wiesz, co dzisiaj opublikował ten, że Robbie Williams ściągnął z Wiśniewskiego i robi też show dla MTV teraz. Osbornowie się kończą i robi Williams chodzi. Serio. Czyli wy też wychodzicie, tak? No to won. Żeby nie powiedzieć proszę. Brada niżej. Pytanie o pasek ci. A na odwolę ten profil, wiesz, ten. Wyjdź na nogę później. Kolorydy nie są jakby adekwatne do... Są jakimś tam poglądowe, nie? Że tu będzie jakby równomierne światło. Lecimy? To tylko fragment jednego z najczęstszych zajęć Wiśniewskiego. Zajebiste światło. Pozowanie do kolejnych zdjęć. Wygłupiamy się totalnie. Faki, kopy, wszystko. Lecimy, naprawdę. Fuck yourself. Czy zawsze podczas sesji bawi się tak dobrze? Zobaczymy. Mamy na to 3 miesiące.
Dobrze. Czy mogę panu podarować mój obrazek? Dziękuję panu. Nie, to znaczy myślę sobie, że pan jest ponad religiami i wszystkim. Ja mam tu pracownię. To jest moja praca. A kto to jest? Michał. No w telewizorze go nawet widziałem, chociaż telewizor przeważnie wyłączony oglądam. Podziwiam za sposób, w jaki zrobił karierę. Muzyka mi się nie podoba. To jest muzyka dla mas, to raz. I nie odpowiada ani wokalnie, ani wizualnie. Jest po prostu pajacyk. A z tymi kącikami trochę przesadza i tak dalej. Śpiewa, więc jest chyba artystą. Bardzo ładnie śpiewa, ma piękny głos. Zazwyczaj krytyce Michała towarzyszą jakieś nieludzkie, totalne emocje, kiedy się, nie wiem, piana po prostu leje strumieniami, padają obelżywe sformułowania, już nawet nie tylko pod adresem muzyki jako takiej, czyli propozycji artystycznej, ale pod adresem ludzi konkretnych. To bardzo mi się to nie podoba i tak naprawdę myślę, że z tego się biorą wojny na świecie, właśnie z takiego podejścia. Co ja mam? No, nigdy nie starałem się udawać, no daj spokój. No oczywiście, że mówię chuj, mówię kurwa i tak będę mówił, bo tak mówię i każdy z was to mówi w domu. Częściej, rzadziej, ale mówi. Każdy ma chwile dobre i każdy ma chwile złe. I chyba się tutaj niczym nie różni od standardowego Polaka. Michał Wiśniewski, jak twierdzi, niczym nie różni się od standardowego Polaka i tak jak standardowy Polak załatwia wymianę opon w swoim samochodzie. Cześć. O, dzień dobry. Jak tam? Coraz większy. Mama! Tak, już. Mama się robi straszna. Chcemy prywatnie porozmawiać. Wynocha. Mam rachunek za... O, a jest już montowany? Założone, no pewnie. Panie. I z języczkiem. Nie, nie, dobra. Jedna prośba tylko, bo ja go przez cały czas nie mogłem uruchomić, bo tam jest kot. Jakby ten pan wyłączył mikrofon i pan by mi podał kot, to ja bym nim przejechał na myjnię, byśmy delikatnie... Super, dziękuję. Nie chcę nawet tego pamiętać, co to dopiero mówić. Jeszcze raz będę płacił. Już teraz będę płacił, o. To jest pierwsze zdjęcie mojego małego dziecka. Mam nadzieję, że dziewczynki. Widzisz go? W ogóle go. Za spontaniczność. Za to, że naprawdę umie spełniać i dążyć do celu, spełniać swoje marzenia. Jest bardzo kochający, wiesz, czuły. Super. Kamery w domu Wiśniewskiego będą wszędzie. Nie wiadomo jednak, czy także w łazience. Podczas konferencji prasowej dziennikarze jako pierwsi mogli zobaczyć Wiśniewskiego właśnie w takim miejscu. Jesteśmy w teatrze, kurtyna poszła w górę. Michał Wiśniewski na żywo do państwa dyspozycji. Dzień dobry. Każdy artysta w jakiś sposób stara się szukać nowych wyzwań. I ten program dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich przyjaciół, którzy będą ze mną w tym programie, jest takim kolejnym wyzwaniem. Chciałabym, żeby, wiesz, ludzie nie odbierali mnie tak dość negatywnie, bo pewnie jak każda kobieta w ciąży, ja też jestem kobietą w ciąży normalną i też mam swoje jazdy i płaczę i złoszczę się i rzucam talerzami i po prostu to są takie charakterystyczne objawy ciążowe. Chciałabym, żeby ludzie mi to wybaczyli. Dla mnie w tym mieście miejsca zabrakło, zabrakło przyjaciół i sensu zabrakło. Andy Warhol mówił, że każdy ma swoje 5 minut. Michał, myślę, że ma już 15 minut i myślę, że może być nawet pół godziny. Jeżeli coś mu się nie stanie tutaj w tym pod kopułką tak zwaną, to myślę, że będzie wszystko dobrze. Jeżeli ludzie go nie wykończą, że ludzie go nie zaszczują, myślę, że jest na tyle mocny, bo tyle przeżył, że da sobie radę jeszcze nie raz zmienić sobie kolor włosów i zaśpiewa głupie, ale przyjemne piosenki. Jest osobą, która nie kokietuje ani dziennikarza, ani publiczności, ani osób, z którymi nawiązuje prywatne kontakty. Po prostu kiedy używa przekleństwa, to nie zasłania przy tym ust i nie przeprasza. A kiedy się wzrusza, to się po prostu wzrusza bez względu na to, czy wypada się wzruszać w jakiś taki egzaltowany sposób mężczyźnie, czy nie. Chodzi w zasadzie tylko o to, żeby pokazać to, że ja naprawdę jestem z tej samej gliny i jeżeli jakaś szajba mi odbiła,
to na pewno nie ta, którą mają na myśli. Michał, dobrze wejście czujesz? Myślę, że tak, jest okej, nie? To ty musisz mi powiedzieć, czy dobrze czujesz. Nie, jest okej, wszedł idealnie, więc nie. Okej. Prosimy, let's go, baby. Playback prosimy. Ich will so gerne mal ein Astronaut, der von dort oben auf die Erde runterschaut. Denn alle, die dort oben einmal waren, sie alle sagen, es ist wunderbar. Na ostatnim D6453. Magda Czerwiec. Bardzo, no jest okej. Dołożymy jeszcze tercyjkę. Na razie mamy drugą nagrodę, chodzi nam o pierwszą, ponieważ drugie miejsce nie jest punktowane, więc... Będziemy tu siedzieć do wieczora, aż zdobędziemy. Kolejny zasrany egzamin, którego nie chciałem mieć. Z perspektywy po prostu czasu już bym tego nie zrobił. No teraz wszyscy są, jak widzisz, nakręceni i starają się na siłę, że tak powiem, doprowadzić do udowodnienia sobie, że można wygrać kolejny konkurs. Michał ma bardzo atrakcyjny etap w życiu w tej chwili, pełen takich intelektualnych prowokacji. Ja osobiście nie wierzyłem, że jego niemiecka piosenka w polskich eliminacjach Eurowizji zrobi taką furorę. Tam nie powinno się wysyłać, nie wiem, jakichś bardzo ambitnych produkcji, nie wiem, typu Anna Maria Jopek, Pat Metheny. Świetna muzyka, ale nie na festiwal Eurowizji, a ich troje, proszę bardzo. Keine Grenze. Keine Fahne, von dort oben ist die Welt einfach nur schön. Keine Länder, keine Völker, keine Kriege kann man von dort oben sehen. To będzie nasz reprezentant na Eurowizji. To będzie nasz reprezentant. Wielokrotnie na festiwalach polskich w Sopocie występowali artyści, których publiczność polska przyjmowała, mimo że dostawali duże nagrody, bardzo sucho. Bo to nie byli akurat na ten rok ulubieńcy publiczności. To jest jakaś taka nasza przywara naszego charakteru, że my kochamy wszystko, co jest z zagranicy. Kochamy wszystko, co jest kapitalne stamtąd. Natomiast jeżeli ktoś tutaj odniesie sukces, wielki sukces w jakimś tam swoim polu, to on musi być spychany w dół do średniej. Ist die Welt einfach nur schön. Ten program jeszcze się nie zaczął, a już ma falę krytyków. Niektórzy porównują go do programu z udziałem Ozziego Osborna. To będzie kompletnie inny program. Tamto była spadająca gwiazda, która chciała się trochę reanimować przy pomocy telewizji. Michał Wiśniewski jest topową gwiazdą, która co kilka dni ma swój koncert, co kilka dni wychodzi na scenę, a przed nim tysiące ludzi. Będziemy mogli zobaczyć, jak stroszy swoje piórka, jak przybiera zupełnie inną twarz niż tę, którą ma w domu, po to tylko, by znowu rzucić wrażenie na fanów, na tych ludzi, którzy przyszli do wielkich sal koncertowych. Wodecki przyleciał, Wodecki! Poznałem go, uwaga Wodecki! Panie Ryszardzie, panie Zbigniewie, ja nawet jestem taka szczęśliwa, że ja pana mogę dzisiaj uściskać w imieniu młodzieży polskiej, która wróciła właśnie z Phnom Penh. On żyje, on naprawdę żyje. On jest... Welcome to the Polish television, huh? Oh, really? No, don't do that to me. Hello. TVM. Okay, anything else? No, thank you. Jest godzina 5 rano, Nowy Jork, Centrum Cywilizacji Śródziemnomorskiej na Wychodźstwie. Michał Wiśniewski wstaje. Kogo zastanie w jego pokoju? Michael Jackson, Whitney Houston, a także Elvis Presley, który zmartwychwstał i żyje w jego szafie. Michał dostał w tej chwili prezent na Dzień Dziecka. Nowy telefon prezentowany mu przez George'a W. Busha. Dzień dobry, guten Morgen, good morning Vietnam, perver, total perver show. La, ta ostatnia niedziela. Let's go, New York.
Only in the USA! Don't you be embarrassed. You want to be embarrassed. Just embarrassed. Malowanko, jestem gotowy do wyjścia. Niezależnie od wszystkich opinii ekspertów, przytoczymy parę faktów. Ich troje dało w Stanach Zjednoczonych 5 koncertów. W Chicago i w Nowym Jorku. Zorganizowałem 3 koncerty w Chicago, w Copernicus Center. Jest to niesamowite, bo byłem tu wielokrotnie. Byłem na Stonesach, na David Bowie i przychodziłem o 7, a koncerty rozpoczynały się o 7. Nie było nigdy takiej nigdy nie było takiej rzeczy, żeby była no kolejka na okrągło. Koncerty obejrzało kilkanaście tysięcy ludzi. By kupić bilet w kolejce czekano 5 godzin. Specjalnie przyjechałem na ich troje do Chicago. Chicago, później do Nowego Jorku. Mój syn bardzo chciał przyjść, ponieważ jest za mały niemu i bardzo mi chciał autograf dla niego zdobyć. Znam, ale nie powiedzieć, dzisiaj moja córeczka, która ma 13 miesięcy, po raz pierwszy zaczęła tańczyć do płyty ich troje, że ona puściła w domu. To jest święta prawda. A co pan sądzi o Michale Wiśniewskim? A co mam sądzić? Fajny gość, fajny. Klon Michała, klon. Wieczorami cela jest pełna słońca. Kiedy wrócę do domu, będą się mnie pytali, gdzie byłem. A ja będę im mógł wtedy odpowiedzieć. Wieczorami. Dziękuję wam bardzo. Jak poszło jakoś? Co robisz? Buzeczka. Wyjedź z Michałem Wiśniewskim na konkurs Eurowizji do Rygi. Odpowiedz na pytanie, jak ma na imię syn Marty i Michała Wiśniewskich? A. Jakub, B. Ksawier, C. Dawid. Wyślij SMS o treści A, B lub C pod numer 7222 lub zadzwoń 0700 383 010. Zobacz to na własne oczy. Poczuj emocje, o jakich ci się nie śniło. Thank you.
wprowadzonych płytach nie podpisujemy się. Cześć generale. Jak masz na imię? Mateusz. Jeszcze jeden bilet? A, ja mam dużo. Stań, powiedz, nie jestem sam i nigdy więcej już nikt nie będę żył. Michał, ciebie kocham! Kobieca intuicja mi podpowiada, może nawet bardziej kobieca niż dziennikarska, że Wiśniewski w tym programie się obroni. Co to znaczy? Że rozczarują się ci, którzy będą chcieli zobaczyć, że się potkną na skórce od banana, bo on się nie potknie. A myślę, że będą go oglądali, bo on do końca będzie się zachowywał, nawet jeśli jest to gra, w sposób naturalny. Jeżeli program o Michale nie będzie ciekawy, to należy zamordować tych, co go zrobili. Ani czerwonego dywanu, ani komitetu powitalnego. Nie bawię się. Jaki jest twój zawód wykonywany? Bart? No nie mogę powiedzieć, że śpiewam. Znaczy nie śpiewasz? Nie, chyba nie. Znaczy myślę, że mówiąc, że śpiewam, obraziłbym tych, co potrafią śpiewać. A Bart to człowiek, który niesie ludziom radość, wykonując utwory słowno-muzyczne. Dobrze powiedziałem. Czego ty ode mnie chcesz? Tak jesteś jest. Piosenkarzem? Wiesz co, zastanawiałem się za cały czas, czy ten piosenkarz to nie jest obraźliwy w jakiś sposób. No. Dlaczego? No, ktoś mi kiedyś tak obraził, mówi, ty piosenkarz. To ja mogę powiedzieć, ty Bart. No. Ty Bart. Ty Bart. No właśnie, wiesz co, i ten Bart jakiś jest taki bardziej niszowy i to mi się podoba, bo w jakiś sposób ja jestem niszowy. No bo nie jestem standardowy. Grażynko, nie mam cię na podsłuchu, ale ty mnie pewnie słyszysz. Może by przekazała coś kamerze? Chciałbym zrobić siku. Chcemy wyłączyć tą kamerę, bo mnie mam, że to jest kamera. A tu nie ma kamery. Nie ma. Jest.